Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Brzoskwinki! Brzoskwinka! Dobrze, zacznijmy od pytanek. Co tam u Ciebie? Chyba dobrze, pomimo tego, że wczoraj przyszłam załamanie życiowe, bo myślałam, że rozwali mi się telefon i nie będę mogła nagrywać. Jednak udało mi się go naprawić, więc jest dobrze. Próbowałaś wegetariańskiego sushi? Jeszcze nie, ale mam w planach. Znasz osobiście Princess Vimari? Osobiście Princess Vimari nie znam, jednak kiedy podjęłam z nią, że tak powiem, współpracę przy nagraniu manga tagu, to właśnie pomyślałam z nią sobie i naprawdę jest fajną osobą, polecam ją, naprawdę. Oczywiście subskrybujcie, link w opisie. I powiem, że bardzo chętnie bym ją poznała osobiście. Przejdźmy do anime tygodnia. Anime tygodnia to Shingeki no Kyoji, albo jak kto woli, Atak Tytanów. Jest to anime tygodnia, ponieważ lubię to anime i nie wiem, dlaczego jeszcze wcześniej nie dałam go w żadnej brzoskwince. Ale jest to anime tygodnia też dlatego, że przyszło mi wczoraj na myśl takie coś, że tych tytanów mogę porównać do starszych klas w mojej szkole. Przepraszam, ale tak sobie pomyślałam. Przejdźmy do jedzenia tygodnia. Jedzeniem tygodnia są... Żelki! No Boże, kto nie lubi żelek? Tak jakby żelki to one są dobre. Żelki z soczkiem na przykład. Albo takie... o Boże, tak, żeleczki. Takie fajniutkie. Boże, kocham żelki. A cosplayem tygodnia jest cosplay Uraki Otoko z Boku na Hero Academia. Stwierdziłam, że będzie to cosplay tygodnia, ponieważ sam charakter Uraki jest moim zdaniem godny naśladowania, bo jest bardzo wytrwałą kobietą i jest słodka. Naprawdę... o. Teraz czas na wyzwanie od widzów. Dokładniej dostałam wyzwanie od Demeter. Oczywiście link do jej dwóch kanałów będzie w opisie. Dostałam od niej wyzwanie, żeby podejść do mojej mamy i zacząć gadać coś po japońsku i zobaczyć reakcję, więc... Nani sterno? Co? Nani sterno? Co? Nani sterno? Co ty chcesz? Koko de nani oi maska. Nani! Mam nadzieję, że się wam podobało. A teraz zaprezentuję wam mojego ulubieńca tygodnia. Więc tym. Ta spanielka! Tak. Chciałam zrobić jej unboxing wczoraj, jednak przez mój telefon nie mogłam tego nagrać i stwierdziłam, że skoro nie mogę tego nagrać, to dam ją chociaż do ulubieńców tygodnia. Jest jednocześnie moim pierwszym spanielem i chyba zacznę kupować więcej spanielków, bo jakoś tak nigdy mi się niby nie podobały, ale jak tak na nią patrzę, to jest słodka. W sensie jest słodka. Jesteś słodka. Tak, więc to by było na tyle w tej brzoskwince. Mam nadzieję, że kolejny odcinek tej serii wam się podobał. Nie zapomnijcie oczywiście zasubskrybować, zostawić komentarze, łapeczki w górę, dzwoneczka. Ogólnie kocham was, buziaczki, matane!